W tym nagraniu pokażę Ci, jak podłączyć integrację InPost Courier. Integracja ta umożliwia nadawanie przesyłek usługami kurierskimi InPost. Jeśli chcesz nadawać przesyłki usługą paczkomaty, musisz podłączyć jeszcze integrację o nazwie paczkomaty. Aby podłączyć integrację Courier InPost, przejdź do zakładki Ustawienia, następnie przycisk Dodaj integrację i wśród dostępnych integracji znajdź ikonkę InPost. Następnie należy uzupełnić pola, które widzimy tutaj na ekranie. Nazwa konta to może być dowolna nazwa, więc możesz tutaj wpisać na przykład Courier InPost. Token API oraz ID organizacji są to wartości, które możesz wygenerować bezpośrednio w panelu Manager Paczkomaty. Następnie należy uzupełnić nazwę firmy, osobę kontaktową, adres, czyli ulica, numer, kod pocztowy, miasto, wybrać kraj z listy, numer telefonu oraz adres e-mail. Te dane, które są tutaj wpisane, które zostaną wpisane przez Ciebie, znajdą się na etykiecie oraz pod ten adres przyjedzie kurier po przesyłki. Następnie możemy wpisać numer konta do pobrań. Dotyczy sytuacji, jeżeli chcemy odbierać, nadawać przesyłki kurierskie i nie podaliśmy takiego numeru bezpośrednio w panelu InPostu. Więc jeżeli taki numer został już podany, to pole nie jest obowiązkowe. Kolejną ważną rzeczą są uwagi, które warto uzupełnić. Na przykład ID zamówienia, wtedy do etykiety również zostanie przekazany numer zamówienia w Bestlinkerze. Godziny odbioru. Tutaj wpisujemy domyślne godziny odbioru, w jakich godzinach kurier ma przyjeżdżać po przesyłki. Bardzo ważne, aby wpisać je dokładnie w takim formacie, który tutaj jest podany. Rodzaj wydruku. W zależności od drukarki, którą posiadasz, z której będą drukowane etykiety. Jeżeli posiadasz drukarkę do etykiet, na przykład Zebrę, to w tym miejscu wybierz PDF. Pobieraj etykiety pojedynczo. Jeżeli wybierzemy na tak, to system będzie pilnował, aby etykiety były drukowane dokładnie w takiej kolejności, w jakiej były wysłane do drukowania. Opcja zablokuj maksymalną wagę paczki, to jeżeli tutaj na przykład wpiszemy 32, to jeżeli waga w zamówieniu będzie wyższa niż wartość tutaj wpisana, to Bestlinker zablokuje nadawanie takiej przesyłki. Ponieważ mamy zablokuj maksymalną wagę gabarytową, to tutaj możemy ustawić konkretną taką wagę, która będzie wliczana według specjalnego wzoru. Więc możemy wybrać albo konkretną wagę, albo użyć opcji wagi gabarytowej. Stała waga paczki uzupełni to pole tylko w takim przypadku, jeżeli wszystkie przesyłki mają mieć taką samą wagę. Więc jeżeli tutaj wpiszemy na przykład 5, to wszystkie przesyłki, które będą nadawane, będą miały wagę 5. Jeżeli waga ma być brana z zamówienia, zostaw to pole puste. Kolejne dwie opcje dotyczą wyliczania wagi opakowania. Te opcje nie są obowiązkowe. Jeżeli wszystkie dane mamy uzupełnione, klikamy Zapisz. Od tego momentu można nadawać przesyłki InPost bezpośrednio w panelu Bestlinkera ręcznie bądź automatycznie za pomocą automatycznych akcji.